sobie kupiłem o smaku rumowym i one naprawdę smakują rumem. W tym sosie, który właśnie ścieka mi teraz na palce, tam naprawdę jest rum. Już teraz wiem, że chcę być gdzieś w dżungli. Szczerze mówiąc, jak nie przestanę ich lubić, to sam będę wyglądać jak ta mufinka. Zabrałem moją kochaną mordeczkę na taki wyskok poza miasto, bo chcemy zrobić taki mały projekcik dzisiaj. Mam nadzieję, wam się spodoba. Projekt na temat najpiękniejszych parków w Wielkiej Brytanii. Chwilowy przeskok do przyszłości. To, że ten projekt nie wyszedł tak do końca, jak chciałem dzisiaj, to postanowiłem jeszcze wrzucić parę ujęć z innego miejsca i przeniesiemy się później tam, później troszkę do Queensferry. A teraz powracam z powrotem do przeszłości, znaczy do teraźniejszości, z przeszłości do teraźniejszości, z przyszłości do teraźniejszości, oczywiście. Oczywiście byłoby ujmą mnie wspominając, jak piękne jest to miasteczko. Jesteśmy Dunfermline, niedaleko Edynburga, jakieś 30 km od Edynburga, actually. A teraz Marcin motywuje. Pamiętaj o tym, zawsze pamiętaj. To jest jedno z tych miejsc w Szkocji, w których właśnie nie czujesz się jak w Szkocji. No popatrz na te kolorowe budynki, na te generalnie kolory tutaj wszędzie i tych krzątających się ludzi, te napisy. Nie wiem, jak Azja. Teraz na przykład całkowicie pojęcie o tym miejscu się zmienia. Już teraz nie mam wątpliwości, gdzie jesteśmy. Popatrzcie się, to jest jeden z takich uroczych sklepików szkockich. Patrzcie się, jaki klimat. Młody, co robisz? Piękny jesteś, przystojny jesteś, wszystkie dziewczyny twoje. Bardzo lubię ten sklep. A i chyba można się domyślić, dlaczego. Co ja to mówiłem? Aha, że robimy dzisiaj projekt w parku. A dzisiaj w rolach głównych Kacper. Tadam! Byliśmy tutaj już i znowu jesteśmy. A was zabieram po raz pierwszy. No i właśnie dlatego ten park jest piękny. Teraz jeszcze nie widać, no bo jeszcze nie kwitnie wszystko. Ale uwierzcie, ten park jest no jak w jakimś egzotycznym kraju. Patrzcie się, właśnie o tym mówię. Przedzierasz się przez ten park, to może wrażenie, jakbyś się jakąś dżunglą przedzierał. Tam jakaś krata. Może coś tam jest zamknięte. No kurde, naprawdę uwielbiam te klimaty. Może nie pij tak dużo na raz. Wszędzie jakby zwisał, jak w dżungli, nie? Gdzieś zwisają takie różne liany, roślinność. Co się stało? Młody marudzi. Nudzi mu się. Nudzi ci się? Ale nie. Keep recording Google. I know, I keep recording. I need it. You did and years. Not years. Popatrzcie się na to. Już teraz wiem, że chcę być gdzieś w dżungli. Jak mówiłem, pełno wiewiórek tutaj jest. Wy może jeszcze tego nie widzicie, a tam sobie śmigają ze trzy. Moi drodzy, a ten park, jak sami widzicie, nazywa się Pit and Cliff Park. No i tu mamy japoński ogród. Zresztą chyba w sumie widać takie akcenty. No jest to park, który został ufundowany przez jakiegoś bogacza, bodajże w XIX wieku, pochodzącego właśnie z tej miejscowości. Słuchajcie, młody się denerwuje, także kończę ten film. Taki krótki film chciałem wam pokazać, jak ten park wygląda. Projekt nam troszkę nie wyszedł, bo młody jest wkurzony, tak? No, bo obiecałem mu, że nie będę dzisiaj nagrywał i złamałem słowo. Dlatego jest trochę zły. A to nie chodzi o to, że jego nagrywać, tylko że w ogóle nagrywać. Obiecałem mu, że poświęcę mu dzisiaj maksymalnie 100% czasu, a ja zużyłem te paręnaście minut na nagrywanie. Bardzo lubię te muffinki o smaku blueberry. Z tym nadzieniem takim właśnie, blueberry. Ale szczerze mówiąc, jak nie przestanę ich lubić, to sam będę wyglądać jak ta muffinka. Musisz uwieczniać moje kulinarne chwile. No nie kulinarne, degustacyjne chwile. Palm trees, warm breeze, yeah, that's just my vibe. Long hair, ocean area, I feel just... Fajna, stara lokomotywa parowa. Ale ile to żelastwa, ile to jest ton.
A tutaj widać, że można spotkać peacocks, bażanty, tak? Dobrze to pamiętam? Tak, to są bażanty. On chciał sikać. No i co teraz? A ty co, zmęczyłeś się? Do roboty, już. Co tak będziesz siedział cały dzień, co? Ale jedno trzeba przyznać, że naprawdę oni dbają tutaj o te parki. No popatrzcie się, jak fajnie tutaj jest, nawet trawnik tak uformowany, przycięty. I w ogóle ta cała roślinność, no to jest jak rezerwat przyrody, jak ogród botaniczny. Sami słyszeliście, on jest zmęczony. Nie ja, żeby nie było, że ja. On jest zmęczony, ja bym mógł jeszcze chodzić dalej. Przybyliśmy teraz na lody, ale nie będziemy tego na mostach robić, ale w miasteczku, który jest koło tych mostów, tak zwane Queen's Ferry. Słuchajcie, ja bym powiedział, że to jest taka mała Italia. Popatrzcie się na te budynki, przecież one są tak pomalowane jak gdzieś we Włoszech. A tak się nazywa ta lodziarnia, w której kupiliśmy sobie lody. Lou and Louis. Słuchajcie, to jest włoska lodziarnia, a ja nie znam włoskiego. Słuchajcie, ja sobie kupiłem o smaku rumowym i one naprawdę smakują rumem. W tym sosie, który właśnie ścieka mi teraz na palce, tam naprawdę jest rum. Są mega, uwierzcie mi na słowo, są mega. Są naprawdę mega, naprawdę. Jak będziecie tutaj Lou and Louis, jak dobrze czytam, po prostu pierwsza klasa. Weźcie sobie rumowe i naprawdę poczujecie się, jakbyście pili rum. A twoje też dobre? A ty masz jaki smak? Melenie. Wanila, okej. Okay. Wanila też dobre. Opowiem wam historię, jak powstał Minecraft. Siedział sobie tutaj facet, tu gdzie ja teraz siedzę. Patrzył na dachy tych budynków. No widzicie tutaj, nie? Tak. No widzicie, nie? Te cegły, te pustaki. Rozumiecie, o co chodzi? I tak patrzy się na to i pomyślał, zrobię Minecrafta. Z całą pewnością tak nie było, ale w sumie mogło tak być. Widzicie tutaj dwa mosty. Ten pierwszy most to jest stary most, a za nim jest wybudowany nowy most. Jesteśmy w Queen's Ferry Crossing, przy miasteczku Queen's Ferry. To jest zatoka Firth of Forth i dzięki tym mostom skróciła się droga właśnie z Edynburga, tam dalej na północ Szkocji. Ten czerwony most to jest most kolejowy, a tam, jak mówiłem, jest stary i nowy most. Ten pierwszy, który widzicie, to jest most stary, a tam za nim taki jakby niższy, tak? Wydaje się niższy, bo jest troszkę dalej, z tymi przęsłami takimi srebrnymi, właśnie za tym z tym przęsłem krzyżowym, powiedzmy, ja sobie to tak nazywam. Czyli tamten z przęsłami prostymi to jest nowy most, ten z przęsłem krzyżowym to jest most stary. No mała Italia, po prostu mała Italia, jak nic. Ale fajny. Co to jest, smok, tak? Chyba smok. Dwugrzbietny. Dwugrzbietowy dromader. A ten vlog w 50% będzie taki podróżniczy. Już w zasadzie jest. Teraz zaczynamy sezon podróżniczy i po prostu o tym wspominam, przychodzą tu nowi widzowie. To jest mój synek, a jest moim wiernym towarzyszem podróży. A że chłopak ma autyzm, to po prostu tak wspominam, żeby nie było niedomówień.